Ale piękny dzień. Aż się chce pracować. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Tylko o czym? Może zamknąć drzwi. Oho, drzwi faktycznie są otwarte. No jak ja mogłam zapomnieć, żeby zamknąć drzwi? No, zrobione. Ale mam dziwne wrażenie, że nadal to nie jest to. Co ja mogłam zapomnieć? No nic, pomyślę w drodze do pracy. Może mi się przypomni. Skuter gotowy, także zaraz wsiadam. No, wszystko już załadowane, w takim razie muszę jechać. Oj, ojejku, trochę ciężko w tej sukience usiąść. Przecież ja nawet tak nogi daleko nie wezmę. Ojejku, coś tu jest nie tak. Chyba sukienka nie była dobrym pomysłem na skuter. Co ja sobie myślałam? O, Ken, hej! A ty jeszcze nie do pracy? Myślałem, że już tutaj ciebie nie zastanę. Ale widzę, że najwyraźniej do pracy to ci się nie spieszy. Zresztą, nie zapomniałaś o czymś? No właśnie, muszę się przebrać, przecież nie mogę w takiej sukience jeździć skuterem. Niewygodnie. Jejku, jak ja mogłam w ogóle pomyśleć, żeby ubrać tą sukienkę? No, wygodę to swoją drogą, ale czy nadal uważasz, że niczego nie zapomniałaś? No właśnie, cały czas mam wrażenie, że to nadal nie jest to. Tylko co? Ale skoro mi o tym mówisz... To co masz na myśli? No mów, przecież nie mogę tutaj cały dzień tak stać i czekać. To może powiem inaczej. Widziałaś się w lustrze? Czy przyglądałaś się sobie w tym lustrze? Może w ten sposób zapytam. W lustrze? A po co? To znaczy... Nie no, w sumie się nie widziałam w lustrze. Szybko ubrałam sukienkę i wyszłam z domu. Ale skuter ma lusterko. Zaraz się zobaczę. O niebiosa, jak ja wyglądam! Przecież jestem cała rozczochrana. Ken, przesuń się! Muszę natychmiast coś zrobić z tymi włosami. No przesuń się! No proszę cię! No dobra. Co by ona beze mnie zrobiła? Ach, ta Barbie. Ciekawe tylko, ile teraz zajmie jej przebranie się i jeszcze włosy. Mam nadzieję, że makijażu nie będzie zmieniać. Sam też nie pomyślałem, żeby info powiedzieć jej wcześniej, zanim pójdzie do domu. Teraz będę czekał wieczność. I po co ja jej to mówiłem? Już pół godziny minęło, a jej nadal nie ma. Miau. Oho, widzę, że nie tylko ja za nią czekam. Spokojnie, kotku, zaraz na pewno przyjdzie. Też to sobie wmawiam, ale na pewno kiedyś przyjdzie. Może ja się prześpię. Oho, chyba nie tylko ja. Co się dzieje? Przyszła? Przyszła już Barbie? Barbie? O nie, nadal jej nie ma. O, Ken, nie wiedziałam, że czekasz. No już idę, wiem, trochę mi to zajęło. No ale sam zobacz, 3 razy się przebierałam, 2 razy zmieniałam fryzurę, no i oczywiście jeszcze make-up, żeby pasował, ale wydaje mi się, że teraz będzie mi najwygodniej. Jednak na sportowo jest wygoda. Och, zapomniałam jak to jest, chociaż sukienka fajnie wygląda. Barbie, bo ja czekałem, już nie powiem jak długo, żeby ci coś powiedzieć. To znaczy idę z kolegami dzisiaj na mecz. I wrócę późno. To znaczy, nie wiem, o której wrócę, a chciałam, żebyś wiedziała. Okej. No, przecież nie ma żadnego problemu. Ja teraz idę do pracy, też nie wiem, o której wrócę. Także, do zobaczenia, ciao! Pa! Nie ma problemu? A ja tak się bałem jej to powiedzieć, ale ekstra, idę powiedzieć chłopakom. No, teraz to się wsiada od razu lepiej. Jeszcze tylko poprawię lusterka. Nie no, teraz to bosko wyglądam. Włosy ułożone, fajny strój. A szkoda, że sportowy, ale nadal fajny. No to co, teraz już wszystko mam. Prócz czasu, bo jego straciłam bardzo dużo. To w takim razie jadę. Muszę wszystko porozwozić. Kocie, z drogi, przecież jadę. O, teraz mi dałeś wolną drogę. Dobra, do zobaczenia wieczorem. Miau.
zapomniałam o kasku. A kask jest przecież bardzo ważny podczas jazdy. Bez niego nie mogę się ruszyć. Dobra, muszę wycofać. Jeszcze kawałek. Jeszcze. 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 O nie! Ale jestem mądra. Wjechałam we własny kask. Ach, całe szczęście jest z gumy i nic się nie stało. I zobaczcie, jest cały i zdrowy. Ja też całe szczęście. Dobra, jadę, bo już naprawdę nie mam czasu. No, jeszcze dwa przystanki i koniec pracy. Ale jest fajnie czuć wiatr we włosach, taka wiosna. O nie, tak się zamyśliłam, że przejechałam dom, do którego miałam podjechać. No nie, znowu muszę się cofać. Pip, pip, pip. No, widoczność tutaj nie jest najlepsza. O nie, co tu się stało? Teraz to się boję nawet sprawdzić. Na coś najechałam i to wcale nie jest kask. Ale przecież uważałam. Och, co tam było? No nic, muszę zebrać się na odwagę, policzyć do trzech i zobaczyć, co tam się z tyłu wydarzyło. Raz, dwa, jejku, jak się boję. No to ostateczne i nieodwołalne. Trzy, tylko zdejmę kask. I idę. Jejku, jak ja się boję. Co? Ja potrąciłam delfina? Przecież tu nie ma żadnej rzeki, wody, jeziora, oceanu. Niczego. Delfinku, jejku, skąd tu się wziąłeś? Jejku, nic ci nie jest. Zwariowałam, mówię do zwierząt. Przecież one nie rozumieją. Barbie, nic bardziej dziwnego. Mówię, to znaczy... Ty mnie rozumiesz. Co tu się dzieje? Gadam ze zwierzętami? To znaczy, nie. Potrąciłam delfina i teraz do mnie mówi. Chyba coś ze mną jest nie tak. Za dużo pracuję. Barbie, wszystko jest okej. Po prostu rozumieją mnie tylko ludzie o dobrym sercu. W takim razie ty takie masz. No okej. Powiedzmy, że ci wierzę. Ale nie rozumiem, skąd ty tutaj się wziąłeś? Ale jak? Ja nic nie rozumiem z tego. Jak to możliwe, że nie dość, że jesteś na lądzie, nie potrzebujesz, jak widzę, wody, to jeszcze cię potrąciłam. Nie wiadomo, skąd się wziąłeś. Kim ty jesteś? O, proszę, tu jest weterynarz. Zaraz cię tam zabiorę. Przecież muszą cię przebadać. Skoro już cię potrąciłam, to mam nadzieję, że nic faktycznie ci się nie stało. Nigdy bym sobie tego nie darowała. Spokojnie. Ja jestem magiczny. Zresztą, zaraz ci pokażę. Chciałaś być kiedyś księżniczką albo syrenką? Zamienić się na chwilę z kimś i stać się zupełnie kimś innym. Faktycznie, jako dziecko zawsze marzyłam o byciu syrenką, wolności, pływaniu. Uwielbiam pływać. Ale co to ma do rzeczy? Przecież to były dziecięce marzenia. Pamiętaj, że dziecięce marzenia mają moc. Nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że jesteś już dorosła. Czary mary, hokus pokus, bęc. No, i mamy nową syrenkę. Pięknie wyglądasz, Barbie. No nie, naprawdę jestem syreną. Jakie mam piękne włosy, a jaki cudowny ogon. Zobaczcie, jaki długi. No i oczywiście mam koronę. Wow. Zobaczcie. Mam gwiazdki, trochę tęczy i piękny ogon. Fioletowy, różowy. Moje ulubione kolory. O, Barbie? Nie wierzę. W co ty się przebrałaś? Przecież Halloween jeszcze daleko. Barbie, halo, tu jestem. Co się z tobą dzieje? Barbie, wszystko w porządku. Mów szybko. Jakoś dziwnie mi wyglądasz. To nie wygląda jak przebranie. Wygląda jakbyś była... Nie. Nie wierzę. Ale wyglądasz jakbyś była prawdziwą syreną? Jak to się stało? No więc jechałam, przejechałam delfina. On zaczął do mnie mówić. Wyczarował ze mnie syrenę. Gdzie jest ten delfin? Delfinie? Przecież go tu nie ma. I co teraz ze mną będzie? Barbie, uderzyłaś się w głowę. Słyszysz, jak to brzmi?
przyjechałaś delfina? On do ciebie mówił? Przecież to brzmi jak jakaś bajka. Dobra, Barbie, wstawaj, nie mamy czasu. Obok akurat jest weterynarz. Nie wiem, jakim cudem, ale jest. Musimy do niego iść. Przecież tutaj samą cię nie zostawię. No, Barbie, chodź. Ale Daisy, ja nie potrafię wstać. Przecież nie mam nóg. Pływać? To i owszem, pewnie nieźle bym sobie poradziła. Jak nigdy nawet. Ale nie chodzić, już nie potrafię. No dobra, niech ci będzie, wezmę cię na ręce. Całe szczęście, że to jest tak blisko. Barbie, jako ryba jesteś bardzo ciężka, jak nigdy. Daisy, no dobra, żartowałam. Dobra, poczekaj tutaj chwilę, tu cię zostawię. Muszę iść po jakiegoś weterynarza, przecież ktoś musi nam pomóc. No siad, piesku, grzeczny, już ślicznie sobie radzisz. Lepiej już z twoją łapką, widzę to. Trochę ćwiczeń i będzie, przepraszam. Poczekaj momencik, mój bąbelku. Słucham panią. Nie wiem w sumie jak to powiedzieć. Mam taką nietypową sprawę. Ale nie wiem od czego zacząć, bo... Ojejku, przepraszam, myślałam, że jest pani następną osobą z listy. I niestety, dzisiaj mam już komplet pacjentów. Nie wcisnę nawet małego chomiczka. Niestety, przepraszam, muszę pani odmówić. Ale to naprawdę jest wyjątkowa sytuacja. Pani sobie nawet nie zdaje sprawy, jak bardzo. Proszę mnie wysłuchać, dać mi chociaż 2 minuty. Niestety, nie mam tyle czasu. Przez 2 minuty będę miała już kolejnego pacjenta. No dobrze, w takim razie proszę mi poświęcić 15 sekund, nawet 5. Pokażę pani, o co mi chodzi, nie będę nic mówiła. I sama pani oceni, czy jest to tak naprawdę wyjątkowa sytuacja, czy możemy poczekać z tym do jutra, dobrze? Skoro już pani tak bardzo chce, no dobrze, sprawdzę to. Gdzie jest pacjent? Tam. No dobrze, w takim razie chodźmy. Tylko szybko. Dobrze, proszę za mną. Barbie? Barbie, jesteś cała! Cała i zdrowa, nie wierzę! Cudownie, jak to się stało? Przepraszam, ale gdzie jest ten pacjent i ta wyjątkowa sytuacja? Przecież ja tutaj żadnego zwierzątka nie widzę. Wie pani co? Chyba nam uciekł. Musimy go szukać, przepraszam. Przepraszam, teraz muszę go szukać, nie mam czasu już na wizytę. No, no dobrze. Ach, ci pacjenci, nigdy ich nie zrozumiem. Barbie, spójrz się na mnie, proszę. Świetnie, a teraz powiedz mi po kolei, co się stało. Och, Daisy, nie do końca pamiętam. Zaczęłam myśleć, że chciałabym być z powrotem sobą, po prostu sobą. I lubię siebie, nie chcę być już żadną, ani księżniczką, ani nie wiem, syrenką. Przecież ja byłam syrenką. Barbie, jak już masz nogi, wyjdźmy na zewnątrz, świeże powietrze dobrze ci zrobi. Daisy, a gdzie jest mój skuter? Ukradli mi go. Nie. Spokojnie, wziął go Ken. Powiedziała mu o wszystkim. Nie do końca mi chciał uwierzyć, ale wziął to na siebie i twoje zlecenie zrealizował. Czyli już nie musisz wracać dzisiaj do pracy. No to mów, opowiadaj, co się działo. Przecież chyba nie myślisz, że uwierzę tobie w przejechanie delfina, który jeszcze dodatkowo cię zaczarował. Och, Daisy, ale tak naprawdę było. Nie kłamię. Po co miałabym kłamać? No dobra. Nieważne, Barbie. Najważniejsze, że już z tobą wszystko jest w porządku. Chodźmy w takim razie do domu. Musimy odpocząć. Mi też się to przyda. Jesteśmy w domu. W takim razie już kończymy naszą dzisiejszą bajkę. Super, że byliście z nami. I muszę wam coś powiedzieć. To, że zamieniłam się w syrenkę, uświadomiło mi, że lubię być najbardziej sobą. Uwielbiam swój dom, swoją rodzinę i nawet swoją pracę. Po tak wyczerpującym dniu musimy trochę odpocząć. Wszyscy, nawet i wy. Ale słuchajcie, na koniec jak zawsze mamy dla was... Aha, pytanie. To może ja je zadam. Słuchajcie, w co zamieniła się Barbie? Piszcie w komentarzach albo kliknijcie lajka. Żebyśmy wiedziały i wiedzieli oczywiście, Ken, o tym, że znacie odpowiedź, tą prawidłową. A ja mam dla was pytanie dodatkowe. Kto zaczarował mnie i stałam się syrenką? Ktoś, kto był fioletowy. I to wcale nie jest Daisy. No oczywiście.
Oczywiście, że nie ja. Oj, Barbie. Zresztą sami wiecie kto. Piszcie komentarze, a my się żegnamy. Miłego dnia Wam życzymy i do zobaczenia, mam nadzieję, za chwilę w kolejnej bajce. Cześć!